Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 12, w wersetach od 41 do 48? Piotr powiedział mu: Panie, czy nam podajesz ten przykład, czy też wszystkim? A Pan powiedział: Kto jest zatem tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego Pan postawi nad swoją służbą, aby im dawał przydział zboża we właściwym czasie? Błogosławiony ten sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, znajdzie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że go postawi nad wszystkimi swoimi dobrami. A jeśli by powiedział ten sługa w swoim sercu: Zwleka Pan ze swoim przyjściem, zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, to wtedy przyjdzie Pan tego sługi w dniu, którego się tego nie spodziewa, o godzinie, której nie zna, i z największą surowością potraktuje go jak niewiernego. Ten sługa, który znał wolę swojego pana, ale nie przygotował się i nie czynił według jego woli, będzie mocno ukarany. Ten natomiast, który z nieświadomości zasłużył na karę, mniejszą karę otrzyma. Od każdego, komu wiele dano, wiele będą wymagać. Komu wiele powierzono, od tego więcej będą żądać. Podczas nieobecności Pana powierzono słudze zarządzanie jego domem. Jeśli okaże się w tym wierny, otrzyma jako nagrodę zaszczytne stanowisko w przyszłym królestwie. Werset 44. I mamy tutaj też odnośnik do 19 rozdziału tej Ewangelii, 17 i 19 wersetu. I rzekł do niego: To dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Rzekł i do niego: Także i ty bądź nad 5 miastami. Nagrodą za czuwanie jest on sam. Werset 37. Natomiast za wierność w służbie, współuczestnictwo w jego panowaniu. Obyśmy otrzymali obydwie nagrody. W wersetach od 45 do 48 Pan ukazuje ponury obraz chrześcijaństwa. Zniknęła żywa nadzieja, będąca motywacją do życia miłego Bogu. Ile pychy i samowoli wkradło się w serca tych, którzy powinni paść czodeł Bożą. Paście czodeł Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla czody. Czytamy w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale od 2 do 3 wersetu. Sąd, który Pan zapowiada w tym fragmencie, to sąd nad żywymi. Szczegółowy opis tego sądu znajduje się w Ewangelii według Mateusza, w 25 rozdziale, od 31 do 46 wersetu. Sąd ten będzie absolutnie sprawiedliwy. Surowość wyroku będzie zależna od miary przywilejów, jakie każdy posiadał. Jaki będzie koniec tych, którzy wszystko wiedzą, a mimo tego żyją według własnej woli? Wprawdzie poganie również nie ujdą sądu z powodu swoich grzechów, ale odbiorą mniej razów.